Witajcie moi drodzy widzowie, tego pięknego, słonecznego, dusznego dnia, gdzie nie działa klima, już nawet kubek z namalowaną choinką i zimnym napojem nie przynosi mi ulgi. Dzisiaj omówię temat kontrowersyjny, który spędza sen z oczu osobom, które żona długie dystanse, posiadaczom graweli. Dzisiaj omówię moje subiektywne odczucia z użytkowania stalowych konstrukcji tego typu. Jak to jest tak naprawdę? Jak chcemy kupić stalowy gravel, to tu nas bombarduje marketing. Z drugiej strony ludzie, którzy piszą na forach bzdury, nigdy z tych rowerów nie korzystając. Trafiamy na sprzedawcę w sklepie. Poniekąd to on najczęściej ma najbardziej takie wypośrodkowane zdanie o nich. Największe doświadczenie. No tysiące informacji. Słyszymy, że te gravele stalowe są wytrzymałe, na długie dystanse, komfortowe, dobrze tłumią, można je objuczyć, łatwo naprawić w przypadku pęknięcia ramy. Słuchajcie, no ostatni temat to w ogóle odłóżmy, bo to jest taki shit, że ja tego nie mogę po prostu słuchać, że ktoś tam w afrykańskim kraju, gdzie nikt nie słyszał o SRAMie, a Shimano to bardziej kowrotek niż przerzutka, pospawał ramę u pierwszego lepszego tam spawacza. No bzdura absolutna. Rama chromomolibdenowa wcale nie jest taka prosta do naprawy. Odłóżmy ten temat. Dalej. Czy jest to rower na długie dystanse? Najczęściej jest. Czy to wynika ze stali? Trochę tak, trochę nie. Większość stalowych graveli są to gravele o geometrii wyprawowej. Ja mam tutaj taką ramę, która jest ramą sportową. To nie jest geometria, żeby jeździć na niej po 150 i 200 km. Natomiast jeżeli jest geometria wyprawowa, fajnie, można jechać na naprawdę długie dystanse. Natomiast na aluminiowym gravelu z geometrią wyprawową też można. Czy taka stal lepiej tłumi? No przede wszystkim dobrze rozprasza drobne drgania, gdzie jadąc po asfalcie mniej odczuwamy różne dyskomforty z podłoża od ramy aluminiowej. Mniej tych drgań jest, nawet jak dotkniemy sobie rurki na ramię, to czuć, że to naprawdę rozprasza. Natomiast jeżeli wjedziemy w teren, czy taka rama lepiej tłumi, czy powoduje, że jedziemy bardziej miękko? No absolutnie nie. To jest mit. I owszem, na odcinku 100-150 km będziemy mniej zmęczeni, ponieważ jakieś rozpraszanie tych drgań będzie, ale to co można usłyszeć, taką ściemę, że się jedzie, jest bardziej miękko, absolutnie nie. Ramy stalowe wręcz są bardziej sztywne, szczególnie na węzłach suportowych, gdzie mamy ramę, która w pewien konkretny sposób musi być zbudowana z uwagi na obróbkę tych materiałów, obróbkę samej mufy, na sposób spawania, na jakieś tam inserty, które muszą być w jej bliskości. No, inny sposób budowy spowodowałby naprawdę dużo więcej pracy i próba zmiękczenia konstrukcyjnie tej ramy najczęściej kończy się niepowodzeniem. Owszem, taki gravel, Warsaw Gravel, którego widzieliście na kanale, tam była duża próba rozproszenia tych drgań, ale dalej nie mówimy o jeździe miękkiej. Po prostu ktoś starał się tak skonstruować same rurki, nawet nie przebudować tą mufę, żeby tych drgań było mniej. Natomiast to, czy jeździ się bardziej miękko, to jest totalna ściema. Czy jeździ się tym rowerem szybko, bo to też można usłyszeć. To jest, ja wam dam taki przykład. Posiadam auto, które jest miejskim crossoverem. Nie jest ani szybkie, nie jest ani sportowe, nie jest przeznaczone tak naprawdę stricte ani na asfalt, ani na shooter, na pewno nie jest teren. Ale posiada tryb sport. I na trybie sport jest dynamiczne, fajnie trzyma w fotelach, naprawdę przyjemnie się jedzie, zupełnie inne autko. 40 litrów potrafi wyżłopać na 100 km i to nie jest żart. No i to samo możemy powiedzieć o stalowym gravelu. Jeżeli ktoś twierdzi, że jest szybki, to na nim można szybko jeździć, ale wydatek energetyczny będzie nieporównywalnie wyższy niż na lżejszym rowerze, czyli rowerze karbonowym albo aluminiowym. Ja uwielbiam te ramy. To jest rama sportowa od antymaterii ze sztywną osią. Jeżeli
się zastanawiacie, czy sztywne osie coś dają, czy mają plusy i minusy, zapraszam do materiału o rowerach aluminiowych. Tam ten temat omówiłem. Natomiast dla tych osób, które się zupełnie nie orientują, no to wiadomo, łączymy ramę po prostu taką osią, na której osadzamy koło. Jest to sztywniejsze rozwiązanie. Jest to rama z fajnej stali, która dobrze tłumi, bardzo ładnie wykonana, natomiast nie jest to absolutnie geometria, żeby na niej jeździć po 150 czy 200 km. Ja robiłem takie duże dystanse, po prostu to się kończy sporym zmęczeniem. No i nie jest tak, że ten materiał to nam daje taki komfort zmniejszenia tych odczuć z jazdy i to daje tak duży jakby profit, że możemy te 2 kg roweru szargać więcej. No niestety, ta rama co prawda w dużym rozmiarze, ale waży 2700 gramów bez osi, a dokładając malowanie, nawet takie lekkie jak tutaj taki kameleon, to dokładamy jeszcze 200 gramów. To jest model z karbonowym widelcem. Jeżeli macie set karbonowy widelec, stalowa rama, będzie to fajne, komfortowe rozwiązanie, dużo lepsze od aluminium, natomiast nadal będzie cięższe. Jeżeli macie set, gdzie jest stalowy widelec, to muszę to powiedzieć z tego względu, że po prostu chcę być do Was uczciwy. Pierwszy rower gravelowy, z jakim ja miałem styczność na dłużej, to był Cross Escar 4.0. Strasznie ten widelec tłukł po rękach. Stal bardzo słabo pracująca, bardzo niewygodny rower, moim zdaniem o kiepskiej geometrii. Natomiast rower, który zdobył też rzesze fanów. Dla porównania, po chyba z dobrych 10 latach, albo prawie 10, wyszedł Romet Finale. Tańszy, a mimo to na rurkach, które fajnie tłumią, nieco dłuższa geometria, na Finale nie haczę palcami przy tym samym rozmiarze. No i ten widelec stalowy dalej tłucze po rękach, ale nie tak bardzo. No i teraz tak, ja czuję różnicę między tymi dwoma modelami, przy czym ogólnie uważam, że rodzina Eskerów to są świetne rowery. Poza tym jednym ja go nie lubię. Ja prywatnie nie lubię Eskera 4.0. Jest to moja subiektywna opinia. Szanuję ludzi, którzy mają inną i potrafią to uwarunkować. Natomiast ja lubię czasem, jak jestem na jakiejś tam imprezie rowerowej, jest, wiecie, jakiś tam wyścig hobbystyczny, ludzie przejeżdżają też różnymi rowerami, organizatorzy swoimi, i czasem się zdarzy ktoś na stalowym gravelu. I powiem Wam tak, ja odczuwam różnicę między Finale a Eskerem 4.0, ale osoby, które pytałem, to raczej były rozczarowane tą stalą i że liczyły na dużo lepsze tłumienie. Czyli wiecie, to bardziej ten marketing w naszych głowach siedzi i dla osoby, która się naczyta, że to super tłumi, że super tam miękko, to będzie rozczarowana i taka jest prawda. Stal to jest moim zdaniem wybitny materiał dla takiej małej grupy osób. Mamy omówioną prędkość, mamy omówioną wagę, są to rowery cięższe. No mamy na pewno ten plus, że możemy go objuczyć. Mamy to, że jest ta rama ogólnie bardziej wytrzymała, mniej problemowa. Natomiast trzeba też to powiedzieć, że amerykańskie stalowe konstrukcje są niesamowicie drogie w chorych pieniądzach. Natomiast europejskie mają tą wadę, że najczęściej są słabo zabezpieczone antykorozyjnie. Możecie obejrzeć materiał z taką ramą na kanale, gdzie ja miałem dość duży problem z suportem, tu akurat zawinił lakiernik. Natomiast no nie jest tak, że te ramy są super zabezpieczone. No i zawsze trzeba liczyć się z tym, że rama stalowa dobra, która będzie na lata, będzie droga. Można też mieć ramę stalową tanią, jak Romet Vintage, którego też na moim kanale znajdziecie. To poniekąd są praktycznie te same rurki, co w Finale. Inna geometria, nawet to samo malowanie, czy bardziej ten sam lakier. To jest bardzo tania rama
i powiem coś bardzo kontrowersyjnego. Najlepiej tłumi ze wszystkich stalowych rowerów, jakie miałem, mimo że jest na najtańszych rurkach. Natomiast moim zdaniem nie będzie to rama na lata. Będę teraz przerabiał już ją na typowego gravela, więc zobaczę, jak wygląda w środku. Czy była zabezpieczona antykorozyjnie, tak jak powinna, czy coś się dzieje. Natomiast rowery stalowe moim zdaniem nie nadają się na użytkowanie przez wiele lat, przynajmniej w naszych europejskich warunkach. Szczególnie jeżeli jesteśmy użytkownikami, którzy jeżdżą w zimę. No nie będzie to najlepszy wybór. Natomiast dla osób, które jeżdżą ciężko bikepackingowo, będzie to świetny rower. I dla osób, które nie spodziewają się po tym materiale cudów. Teraz mamy 10 minut tego materiału. Wyrzuciłem z tego w porównaniu do poprzedniej dubli chyba z połowę. Więc jak macie jakieś pytania, to zadawajcie. Nie chciałem też Was zanudzić i chciałem tak streścić to, co najbardziej zamierzałem tutaj powiedzieć. Mówię, jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie. Jeżeli interesuje Was jakiś model, to możecie zapytać, może jeździłem. No i to, co moim zdaniem takie jest kluczowe dla ogółu, dla wszystkich kolarzy, nie tylko dla tych, co jeżdżą na tym jednym konkretnym modelu, to stal jest materiałem trudnym. Jeden rower będzie super pracował, inny nie będzie. To nawet zwykłe te crossy Eskery 4.0. Ja jeździłem na pierwszej generacji. Rower niesamowicie twardy, moim zdaniem nieprzyjemny. Natomiast jest teraz druga generacja, też stalowa, tego samego Eskera. W nowej geometrii, chociaż na papierze to tak nie do końca. Inaczej pospawane te rurki, inaczej rama po prostu rozłożona jakby na swoim planie. I słyszałem znowu, że użytkownicy narzekają, że mufa supportu jest za miękka. Także trafienie idealnego roweru będzie trudne. Na pewno bardzo dobry jest Marine Four Corners. Ten Warsaw Gravel, jeżeli nie szukacie drogiego roweru, będzie spoko. Jeżeli szukacie sportowego, to na pewno dobrym i stosunkowo tanim rozwiązaniem będzie antymateria. Jeszcze sobie wybierzecie malowanie. No, też można zrobić sobie custom stalowy, ale będą to już duże koszta i chyba gdybym miał jeszcze mieć rower stalowy drogi, to bym jednak zrobił sobie custom na przykład u Bartka. Natomiast o customowych rowerach to ja mam też specyficzne zdanie i to może temat na inny materiał. Z Wami się żegnam na tą chwilę, nie ma co tutaj dużo więcej truć. Natomiast na tej ramie Wam jeszcze tylko pokażę, jak to jest ładnie wykonane, bo mieliśmy powiedzieć, to jest też duży plus stali, że te wszystkie łączonka, te wszystkie tam detale, łączenia, jakieś inserty, miejsca, gdzie przekładamy linki i tak dalej, tutaj oczywiście są jeszcze zaślepki, kształty główek, są dużo ładniejsze i dużo tańsze te ramy niż na przykład tytanowe, a dużą część tych plusów z tytanowych ram właśnie w stali możemy skorzystać. Natomiast jest to najcięższy materiał, jaki możemy użyć do budowy roweru, który się przyjął szeroko na rynku. W związku z tym ma swoje specyficzne wady. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem, bo widzę, że się w 14 minutach zmieściliśmy zamiast pół godziny i na pewno jeszcze dużo rzeczy zapomniałem powiedzieć. Jakby co, to piszcie, pytajcie, trzymajcie się.